To jedno z najważniejszych filmowych wydarzeń w Polsce, które do Wrocławia przyciąga miłośników kina z całego kraju. Hity światowych festiwali, debiuty oraz kino mistrzyń i mistrzów. To wszystko będzie można zobaczyć podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Przed nami 251 filmów o łącznym czasie trwania blisko 23 tysięcy minut. To kino najwyższej próby, filmy ściągnięte tutaj do Wrocławia prosto z tych największych prestiżowych festiwali światowych, jak Cannes, Wenecja, Berlinale, Rotterdam itd. Więc mamy takie bezpośrednie przedłużenie czerwonego dywanu prosto z tych największych festiwali, no ale też dużo takiego kina przez wielkie K, które pokazuje, że jednak kino nie zawsze musi być dodatek do popcornu, a wręcz przeciwnie, to może być coś, co no właśnie otwiera, przewietrza głowy. Festiwal rozpocznie się 20 lipca i stacjonarnie potrwa do 30 lipca, a część filmów z programu dostępna będzie również online do 6 sierpnia. Sprzedaż biletów rusza w południe 6 lipca. Wiadomo, że te najgorętsze kąski znikają dosyć szybko, mowa o sekcji pokazy galowe albo sekcji mistrzowej, mistrzynie. Tam są te najbardziej gwiazdorskie filmy, tam są te filmy nagradzane, choćby dopiero co na festiwalu w Cannes, więc jeśli ktoś szuka tego czerwonego dywanu, no to najlepiej zapolować na pokazy galowe. Ale ja też zachęcam, żeby spojrzeć na inne sekcje, no bo Nowe Horyzonty, jak sama nazwa wskazuje, pokazują te nowe horyzonty kina. Mamy między innymi retrospektywy, przypominamy wielkich mistrzów kina. Ja szczególnie zachęcam Satyajita Raya, reżysera z Indii, który w zasadzie ma status Andrzeja Wajdy w Indiach. To jest wielki mistrz kina z Indii, który kręci takie bardzo pokrzepiające historie po prostu o codzienności. On też w latach 50-tych, 60-tych kręcił swoje filmy. Rzadko można te filmy znaleźć gdzieś w sieci w ogóle, już nie wspominając o kinie, więc my zapraszamy, żeby zobaczyć go na dużym ekranie. Kino Nowe Horyzonty zostało zmodernizowane. W każdej z 9 sal wymieniono ekrany i fotele, a także system nagłośnienia. Mamy też okulary 3D nowe, tak zwane aktywne okulary 3D, czyli nie po prostu tam nakładane z czerwonym i niebieskim okularem, ale współpracujące z całym systemem, przez co w ogóle to doświadczenie 3D jest zupełnie inne. I w trakcie festiwalu Nowe Horyzonty będzie można przetestować na własnej skórze to doświadczenie, bo w programie jest choćby film Anselm Wima Wendersa, mistrza europejskiego kina. Film był pokazywany dopiero co w Cannes, my go pokazujemy premierowo w Polsce. W trakcie festiwalu na wrocławskim rynku wyświetlane będą pokazy w ramach kina plenerowego codziennie od 21 do 30 lipca o godzinie 22. Nowe Horyzonty to też oczywiście nie tylko filmy, ale scena artystyczna, muzyka, dużo świetnych koncertów. Dla wszystkich osób uczestniczących w festiwalu będą dostępne wejściówki choćby na koncerty Rozali, Spaleniaka, Maseckiego, będzie Silent Disco na dachu przy Placu Dominikańskim 3, więc dużo też takich atrakcji pozafilmowych. W zasadzie cały Wrocław będzie oddychał Nowymi Horyzontami, no i zapraszamy, żeby oddychać razem z nami. Szczegóły dotyczące festiwalu można znaleźć na stronie kina Nowe Horyzonty. Echo 24, Oliwia Stasiak.